Podczas tegorocznego festynu Kapucynalia gwiazdą wieczoru był złożony z zakonników zespół Brothers. W dzisiejszym programie rozmawiamy o połączeniu tekstów religijnych z muzyką rockową, koncertach i powołaniu. Skąd pomysł na stworzenie zespołu muzycznego i połączenie tekstów religijnych z muzyką rockową? Pomysł, trudno powiedzieć o pomyśle, bo to właściwie taka dosyć spontaniczna inicjatywa. To wyszło po prostu, także dostaliśmy zaproszenie na koncert w Łęcznej rok temu. A ponieważ wcześniej graliśmy w różnych składach z różnymi braćmi, różne piosenki, postanowiliśmy coś zagrać i to samo wyszło. Właśnie taka muzyka, jaka nam wyszła, muzyka rockowa, może to jest trochę za dużo powiedziane. Na tyle, na ile potrafimy, gramy. No teksty, wiadomo, Pismo Święte, podstawa, psalmy. Psalmy, bo zawierają doświadczenie człowieka, zawierają doświadczenia wszystkie, jakie człowiek może przeżyć, czyli od depresji po uwielbienie Boga i dlatego psalmy. A muzyka dlatego, że to jest coś, co lubimy i co sami słuchamy i wiemy, że dociera do ludzi takich jak my. Dziękuję. Jak wspominacie swój pierwszy występ? Znaczy, no nasz pierwszy występ był dokładnie rok temu, no prawie dokładnie, w Łęcznej. No przyszło trochę młodzieży, graliśmy tam właśnie na takim dniu papieskim, tak zwanym. I dzięki temu, no właściwie od tego się wszystko zaczęło. To było stworzone, cały zespół, właśnie na potrzeby tego jednego konkretnie koncertu. No a potem inni zaczęli nas zapraszać też. Właśnie też widać, że jednak jest zapotrzebowanie ludzi na taką muzykę, więc cieszymy się. A jak publiczność reaguje na wasze występy? No tutaj jest różnie, a ogólnie myślę, że entuzjastycznie podchodzą. Szczególnie kiedy widzą takich ludzi, nieraz myślę, że się dziwią, ale chyba o to chodzi. Macie jakiś ustalony repertuar, czy na każdy koncert jest co innego? Na razie mamy za mało utworów, żeby na każdym było co innego, więc jakby lista utworów się powtarza. Staramy się coś zawsze urozmaicać. Natomiast na razie utwory są ciągle te same. A gdzie najczęściej koncertujecie? No przede wszystkim na jakichś takich, jakby to nazwać w cudzysłowie, imprezach religijnych. Czyli czy tam czy przez KNS tutaj organizowanych, czy też przez KSM. No, więc raczej takich religijnych bardziej. Nie gramy na jakichś takich świeckich czy jakichś takich. Gramy generalnie tam, gdzie nas ludzie zapraszają i graliśmy najdalej od Lublina, to była Bydgoszcz do tej pory. Bydgoszcz, Olsztyn, tu w okolicy to właśnie Lubartów dzisiaj, bo wcześniej Szczyn graliśmy w Lubartowie, Łęczna, Izbica w Lublinie, więc tak objeżdżamy tam, gdzie jesteśmy zapraszani, to staramy się grać. Który ze swoich utworów najbardziej lubicie? No mi teraz najbardziej się najnowszy podoba. Myślę, że porusza wszystkich, a wszystkie lubię grać wszystkie. Ja bardzo lubię Psalm 88, piosenka, która nie ma właściwie nazwy, bo nazywała się Nowy po prostu, jako kawałek Nowy, potem powstał Nowszy, więc właściwie trudno powiedzieć, jak ona się nazywa. Generalnie jest to taka piosenka, która mówi o takim opuszczeniu, że człowiek, to jest też psalm właśnie, 88, w którym człowiek mówi o takim swoim opuszczeniu przez przyjaciół, przez bliskich, przez Boga, ale w końcu też takim doświadczeniu przeżywania takiej obietnicy, gdzie Bóg daje nowe życie. I dla mnie ten kawałek jest no, moim ulubionym. Właśnie, a propos, jaki przekaz mają nieść wasze utwory? Pozytywny. Przekaz. Jakby muzyka jest takim środkiem, żeby zaśpiewać, tak mówiąc ogólnie, o Panu Bogu. Ja myślę, że też ważne dla nas, brat Szymon na przykład o tym wspomina w katechezach. Właśnie w trakcie koncertu zwykle jest katecheza, gdzie któryś z nas dzieli się doświadczeniem wiary, spotkania z Bogiem. Jakby to jest istotne w naszych koncertach, tak myślę. A gdzie i kiedy nauczyliście się grać? No to trudne pytanie, znaczy, bo w sensie takim każdy z nas uczył się jakoś indywidualnie też wcześniej. Na przykład Szymon grał wcześniej na gitarze, ja też, Łukasz też grał, Adam też,
drugi Łukasz też, więc wszyscy nauczyliśmy się po prostu wcześniej przed zakonem, a teraz tutaj wykorzystujemy swoje talenty, żeby właśnie mówić o tym, o czym się normalnie nie mówi. Jak wygląda praca nad muzyką i tekstami? Przede wszystkim to wszystko wychodzi spontanicznie, czyli właśnie gdzieś tam bracia zaczynają tutaj na gitarach grać, ja gram na perkusji, gdzieś tam zaczynam jakiś rytm wygrywać i Kamil przeważnie gdzieś dopasowuje jakiś tekst, czy to z Pisma właśnie Świętego, czy z tekstu Świętego Franciszka i tak raczej spontanicznie. Jest taki bardzo ciekawy proces, bo to zazwyczaj właśnie tak wygląda, że ktoś tam, Adam mówi, mam taki motyw, nie, tam coś tam zagra. Ja mówię, no to tak, może tutaj tak, coś zrobimy. Potem Kamil się chowa w takim, ma taką swoje, takie miejsce, gdzie słyszy muzykę, ale nas nie widzi. Gdzie my go nie widzimy, tam tworzy melodię. I tak w sumie pierwsza nasza piosenka, tak zwany pierwszy hit, powstała właśnie chyba w 10 minut. 5-10 minut. To było, po prostu był pewien motyw gitarowy, który po prostu został zaraz rozbudowany. Kamil za chwilę miał tekst, powstał refren i tak właściwie pierwsza piosenka powstała. No tak to powstaje. To wszystko jest bardzo proste, więc nam nie sprawia trudności. To właśnie też o to chodzi, żeby było prosto, ale z takim przekazem. Macie tremę przed koncertami? Ja mam, zwykle mam. Różnie to bywa. Jakby no, pierwszy był taki najtrudniejszy, bo to też trzeba sprzęt ustawić, usłyszeć się na scenie nawzajem, więc no ja na przykład mam, nie wiem jak inni, ale ja mam. Ogólnie wielki, ale łatwo przezwyciężyć, jeżeli czuć ten odbiór, jeżeli odbiór jest, jeżeli widać, że jednak pan w tym działa wszystkim, to jakoś idzie do przodu, myślę.
bardzo dobrze właśnie wspominamy nasz ostatni koncert w Lublinie. No tam rzeczywiście młodzież też jakoś otworzyła się na tą muzykę i też zaczęła się przy niej też po prostu bawić. No to bardzo nam ułatwiło zadanie. Generalnie dla mnie najtrudniejszy był też pierwszy koncert. Tak. No, jeśli chodzi o mnie, na przykład ja nie mam stresu. Może to wynika z tego, że gdzieś tam gram intuicyjnie i proste rytmy nie są jakieś skomplikowane, dlatego na przykład z mojej strony to tak wygląda bardziej spokojnie. No i to różnie, zależy od miejsca koncertu, trudno mi powiedzieć. Tak już, ja już tak nie mam takiego stresu jak kiedyś, kiedy zaczynaliśmy grać z braćmi, bo ja właściwie gram od pierwszego roku, teraz jestem na kończę piąty, więc już troszkę zagrałem koncertu, więc już jest trochę inaczej, jak się wychodzi, już pewne doświadczenie, trochę czasu, więc myślę, że już ten stres nie jest taki duży. A jeżeli chodzi o skład zespołu, ile zespół liczy członków? To jest cały zespół. Nas jest pięciu. Kamil, akordeon i wokal, Łukasz gitara basowa, Adam gitara akustyczna, Łukasz drugi perkusja i ja gram na gitarze elektrycznej. Ten skład od roku się nie zmienił właściwie. Ale jeżeli chodzi o zespół Brothers jako taki od początku, czyli właśnie przez te 5 lat, to było w nim już bardzo wielu braci, bo to u nas jest potężna rotacja, ciągle ktoś tam przychodzi, odchodzi, się zmieniają te składy, więc właściwie ja jestem jedyną osobą, która grała we wszystkich składach Brothersów do tej pory, ale już myślę, że za rok no już kończę seminarium, więc pewnie też się zmieni gitarzysta. I ostatnie pytanie już nie związane z muzyką. Co was skłoniło do wstąpienia do zakonu? No to jest bardzo trudne pytanie. Powołanie. Pan Bóg mnie skłonił. No nie mogę inaczej tego nazwać. Ale kiedy to brat poczuł? Znaczy no to... To była jakaś konkretna sytuacja? W liceum. Bardziej proces długi niż sytuacja. Normalnie jak każdy przeważnie chłopak miałem normalnie dziewczynę i tak dalej. No tylko, że potem jakoś Pan Bóg inaczej tym wszystkim pokierował. Więc... W moim przypadku... Raczej można powiedzieć, że to rzeczywiście jest proces. Dopiero z perspektywy czasu to widać, że rzeczywiście gdzieś to wszystko prowadziło do konkretnego końca. Tak, to jest zdecydowanie proces. Jak tak w trzech słowach, jakby najpierw przyszło nawrócenie, potem bardzo ważne było dla mnie spotkanie z ludźmi ze wspólnoty, z Oazy, z Lublina, właśnie przy kapucynach i spotkanie z braćmi kapucynami właśnie tam w Lublinie. Jakby myślę, że po prostu w tym wszystkim jakby Pan Bóg zadziałał i jestem. I dlatego tak zdecydowałem. Dla mnie jest to właśnie też taka wielka tajemnica. Też jest to związane z nawróceniem przede wszystkim. Przeżyłem takie mocne nawrócenie i później... Właśnie tak rozeznałem, postanowiłem pójść na całość i tak troszeczkę właśnie taki skok w ciemność, bo w sumie za bardzo nie wiedziałem, na czym to życie polega. Gdzieś tam byłem związany też z zakonem Paulinów, widziałem, jak oni tam żyją, ale mniej więcej jakoś tak za bardzo nie wiedziałem, o co chodzi i tak po prostu postanowiłem pójść na całość, tak zawierzając się Bogu, że jakoś to będzie. No właśnie tak jak tu bracia mówili, że to właściwie proces, pewna droga. No mnie też była związana z długą, długą walką o prawdę o moim życiu, o prawdę właściwie o sensie życia. To było parę lat zmagań pewnych, poszukiwania, które się skończyło właśnie tym właśnie nawróceniem. Gdzieś tam był taki moment, w którym właściwie stwierdziłem, że dla mnie poza Bogiem nie ma właściwie innej drogi, nie ma innego sensu. I co się skończyło tym, że potem jakoś odkryłem powołanie właśnie, odkryłem. To Pan Bóg to daje. To jest ciężko powiedzieć, jak to jest. Najprostsze porównanie to jest do tego, jak się chłopak zakochuje w dziewczynie i tylko właściwie on wie, że on jest zakochany. To z powołaniem jest coś takiego, że jak ktoś ma powołanie, to po prostu wie, że jest powołany i za tym idzie, bo to jest coś, czego się nie da zatrzymać. No i tak poszedłem za tym i jestem. Klaskanie to świetny pomysł jest. Jak długo jeszcze będziesz zapominać mnie i twoją liczę, przede mną ciągle będziesz kryć. Jak długo jeszcze będziesz zapominać mnie i twoją liczę, przede mną ciągle będziesz kryć. Spójrz na
Zapraszam Pan mój, oświećmy oczy. Śmierć się pogrążyła mnie, spojrzyj na mnie. Odpowiedz Jahwe Pan mój, oświećmy oczy. By śmierć się pogrążyła mnie. Pogrążyła znowu mnie, aby mój wróg nie mówił, zwyciężyłem go, aby śmierć nie pogrążyła znowu mnie. Zaśpiewam Tobie, Pan mój, zaśpiewam Jahwe. Rozraduje się mój dom.